Czas wziąć sprawę w swoje ręce. Need for Speed Payback jest zbyt łatwy obecnie. Wejdźmy sobie w ustawienia i tak jak pisaliście w komentarzach, ustawmy na poziom trudny, bo bossów pokonać jest zbyt łatwo. Ale to jest początek gry, ja myślę, że później będę dostawał ostro po dupie z tego powodu. Bardzo fajna rzecz. Mówiłem wam, a właściwie domyślałem się, że tak może być, ale nie byłem tego pewny na 100%. Jeśli pójdziemy sobie do warsztatu, tutaj na przykład, to okazuje się, że możemy za każdym razem zdobyć inne części. To znaczy te części co jakiś czas nam się pojawiają chyba inne, ale czasami na przykład jak wbiję sobie do gry, o teraz sobie wbiłem do gry i nagle pyk. Mamy bardzo fajną część na przyspieszenie, ale to jest w jakiejś tam strefie, mamy jeszcze bonus do czegoś tam, no dobra, nieważne. Tak, a jak wyjdę sobie teraz z gry, wejdę za jakiś czas, to okaże się, że mamy inne części, na przykład fajniejsze. To jest część czwartej klasy, tamta była z bonusem do przyspieszenia chyba. No i tutaj mamy też inne, ja nie mogę, to jest takie troszeczkę, znaczy trzeba to sobie ogarnąć, nie ma tak, że każdy samochód będzie jeździł dobrze w każdej części mapy, nie? Jest też takie dziwne, że w tej dzielnicy będzie ten samochód lepszy, być wymiotał. Musimy zmieniać samochody w zależności od tego, w jakiej dzielnicy jeździmy. Nie no, jak mamy dobrze porobiony samochód, to spoko. Ja mam tego już mojego Forda Raptora dobrze porobionego. Nabiłem nim milion punktów, skacząc po różnych wydmach, robiąc dziwne rzeczy. I w sumie te... Bo na przykład jak graliśmy w Fordze i nabijaliśmy punkty umiejętności za robienie dziwnych rzeczy, no to... mogliśmy sobie nabić kilka poziomów, a tutaj nabiję milion tych punktów, co mi zajęło jakieś 10 minut nabijanie tego i powiem wam, że nie wbiłem nawet poziomu. Może te poziomy, tych poziomów mamy tutaj znacznie mniej niż w Forzie, bo w Forzie mamy ich 1000, to może być na przykład ich 100 i dlatego wbijamy ich mniej, nie wiem. A zobaczmy sobie na mapkę, bo tutaj mamy jakieś dwie misje. Jedna misja jest tu. Napad na autostradzie. No to nie, no musimy sobie to ukończyć. Ech, to... Poważnie my tego nie robiliśmy? Próba czasowa? Ej, czekajcie, to jest chyba... Nie no, robiliśmy to, cholera. A tu jest coś nowego. Tak, bo możemy sobie tę misję chyba powtórzyć. Nie no, chodźmy do tej nowej. Tylko mam tego mojego Mustanga. On jest niestety bardzo, bardzo wolny. Jest taki... ale może w mieście są inne części. No dobrze, wbijmy sobie na przykład tutaj do mechanika, czy tam do magazynu części, czy do sklepu z częściami. Wbijmy sobie tu i zobaczymy, czy będą jakieś części dla tego samochodu inne niż tam. Nie, widzimy, że są takie same, ale możemy sobie zrobić jeszcze te wymiany, więc tutaj też jest tak słabo, bo nie wiesz, jaką część masz do... A nie, czekajcie. Wyposażone. O, to są wyposażone części, więc teoretycznie powinienem powalczyć o na przykład ECU. Albo o głowicę możemy spróbować powalczyć. Mamy tutaj bonus do hamulców. A... Okej, okay, zobaczmy. Weźmy sobie głowicę. Pyk. I losujemy za żetony. Te żetony... Nie wiem skąd to... Tam... A właśnie, chyba mam jeszcze jakąś paczkę do otworzenia. Zaraz sobie zobaczymy. Co mi to zrobi? Mamy premię do skoku. Ale ogólnie jest premia... Nie. Wymienimy sobie to na karty, na żetony. Cyki, w ten sposób możemy też upgrade'ować samochód dosyć ciekawie. Ale te części tutaj nie losują się jakieś fantastyczne. O, skok i nitro. No i... No i tutaj już dosyć fajnie to wygląda, tylko będzie gorzej hamował. No i dobra, wyposażone mam teraz... Tak, ECU weźmy sobie, wybierzmy teraz może skrzynię biegów i ECU. Dajmy to. ECU i skrzynię biegów jeszcze sobie polosujemy. Może uda się jakoś ten samochód upgrade'ować, ale on jest strasznie wolny. Jak na razie. Ojej, hamulce. No może... Może ta premia do hamulców się przyda, ale wreszcie tam coś lepiej zrobi, dobrze, niech będzie. No i co my jeszcze tam mieliśmy? Skrzynia biegów, tak? Tak, skrzynię biegów jeszcze sobie polosujemy, zobaczymy co nam się uda tutaj ogarnąć. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. Hamulce znowu, really? Nie no, hamulce już ulepszyłem dosyć konkretnie.
wymieniamy. Musimy wylosować coś na przyspieszenie. Kurde, ten samochód nie jedzie więcej jak 219 km na godzinę, no co jest? Nitro, okej. Okay. Nitro, przyspieszenie, prędkość. Wow! Wow, może być. I co my tu jeszcze mamy takiego słabego? Ej, patrzcie, mamy turbo na pierwszym poziomie, zgadza się? No to musimy wziąć sobie jeszcze turbo, koniecznie. Mamy za słabe. Czemu prędkość maksymalna tylko 200, taka niska? Mam nadzieję, że to jest w milach. Okej, okay, carbon i skok, znowu skok. Skok i hamulce, coś co mnie nie interesuje w ogóle. Chociaż hamulce, nie, wymieniamy to. Zmniejszy mi się nitro. Jeszcze raz turbo i zobaczymy, może okazać się, że teraz jakoś super ulepszę tego Mustanga i będzie wymiatał, będzie taki Kozakiewicz. Uwaga, prędko, to się może przyda, ale kurde, nitro nam się popsuje. Nieważne, bo dosyć mocno polepszą nam się staty, zwłaszcza przyspieszenie od 0 do setki, a mi się to bardzo podoba w Mustangu, niech będzie. Troszeczkę reszta statów nam się zmniejsza, ale one i tak są już dosyć wysokie. No i w zasadzie wszystko sobie porobiliśmy całkiem spoko. Dobra, zobaczmy jak teraz to auto śmiga. Chyba już lepiej. Chyba lepiej. Dobrze, wyznaczmy sobie trasę teraz tutaj. Przejedziemy się nim kawałeczek. Zobaczymy jak mi się nim jeździ. Ja nie wiem czy te elementy karoseli mają jakoś wpływ w tym NFS-ie na sposób prowadzenia czy osiągania jakichś większych, lepszych wyników tego samochodu. Myślę, że nie i mam taką nadzieję, bo jeszcze nic nie wymieni, znaczy no, wymienię sobie przód cały, ale boki i dach jeszcze mam do wymiany. Nie wiem jak to wymienić, tak szczerze mówiąc. Co my musimy, nie ma tam takiej części specjalnej od tego. O, czekajcie, bo nabiłem sobie prędkość. Ej, no patrzcie, 231 km na godzinę i koniec, budzik zamknięty. To Golf leci już około 300, no 300 nie dosięga, ale około 300 km na godzinę potrafi dosięgnąć, tak w okolicach 290 nawet śmiga. Dobra. Chodź tu, pyk i jedziemy. Tak, chyba te wszystkie misje główne możemy sobie powtarzać. Łącznie tą misję na autostradzie. Hej, Tyler, kawał dobrej roboty z konwojem. A wiesz, jak trudno mi zaimponować? No... To niemożliwe. Postawiłem na was dużą kasę. Zaimponowałeś mi, a wręcz zainspirowałeś. Okej. Okay. Brzmi jak... Twoja ekipa musi wygrać Ligi Driftu i Draga. W Drifcie rządzi zablokowany drążek, a w Dragu klub zamieszek. Pokonajcie ich szefów, a zbliżycie się do udziału w gonitwie banitów. Dacie sobie z tym radę, dzieciaki? A, i przekaż swojej przyjaciółce Miller, że jeden gość ma dla niej roboty. Trzeba przewieźć jakiegoś VIP-a. Prześlę szczegóły, może być? No, to nie coś, co... Zu, chłopak! Nara! Okej. Okay. Mamy sobie nowe ligi. Teraz... No, żeby... zmierzmy się z klubem zamieszek i zablokowanym drążkiem. To czas poszukać jakiegoś dobrego dragstera. Daj znać, jak już znajdziesz, to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję fut. Dzięki. Pora się trochę poślizgać. Jazz, Schuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To ciekawe. Dobra. I teraz mamy jeden samochód dragowy. No... On... No, wow! Patrzcie, jak mamy tutaj nitro ulepszone. Do maksa! Wow! No dobrze. I teraz będziemy pierwszy raz jechać zawody dragowe. Jak radzisz z tym dragsterem? Raf, proszę. Mówisz, jakbym się nie ścigał. Ale nie w taki sposób. Widziałem, jak najlepsi kierowcy odpadają w kolejnych rundach. Skoro tak się martwisz, to czemu nie pojedziesz ze mną? Dawać mi wskazówek. Lepiej nie. Ostatnio, jak wyciągnąłeś mnie z lotniska, musieli mnie strzywać. No racja. Okej. Okay. To jest mój dragster, to... Możesz jeszcze to nadrobić, dobrze zmieniając biegi. Kumam. To jest bardzo... W wyścigach drag, jak nigdzie indziej, liczy się wóz. Możesz być najlepszym kierowcą na świecie, ale jak nie masz dobrego sprzętu, to nic nie zrobisz. Jeśli ciągle przegrywasz, to... Znaczy, że trzeba coś poprawić. Dlatego przychodzę do ciebie. Wiem, że ty go podrasujesz. No. Ten samochód jest na razie bardzo słaby i trzeba będzie go ulepszyć właśnie tymi częściami. Jakoś gdzieś może w kiosku kupimy czy coś, bo to zobaczcie,
160 km na godzinę sobie jedziemy. Dragsterami możemy sobie swobodnie jeździć po całym mieście, jeśli nam się podoba. I są one bardziej skrętne niż w The Crew. W The Crew też mamy dragstery, kojarzycie pewnie. Też możemy sobie nim jeździć po całym świecie. No ale tutaj są one bardziej skrętne i później będziemy musieli uczestniczyć też nimi w takich normalnych wyścigach, co nie jest takie proste. Okej, okay, jeszcze kawałek. No i zobaczymy. Wow. Kiedy ścigasz się w Silver Rock, każde ćwierć mili to walka. Od startu do mety dajemy z siebie wszystko. Ja jestem starsza siostra, a to jest Klub Zamieszek. Okej. Okay. Jak mi teraz pójdzie na poziomie trudnym, tak się zastanawiam, bo z dragami miałem troszeczkę problem. Prowadzisz dragstera, ale nie jesteś od nas. Kim jesteś? Możesz być szpiegiem familii, który chce rozmontować moją ekipę od środka. Jestem Morgan. Ty jesteś Tyler Morgan. Możesz mi mówić starsza siostra. A co do was ma familia? Zadajesz niebezpieczne pytania, Morgan. Pokaż, że zasługujesz na to, żeby się ścigać z Klubem Zamieszek. Wtedy pogadamy. Okej. Okay. Pościgamy się trochę. Widzieliście, jaką mam grubą oponę? Okej, okay, jedź na tylnych kołach przez 2 sekundy, wygraj wyścig. Myślę, że uda się. Mamy... Uznajemy tylko reguły wyścigu. Złamiesz je, to ja złamię ciebie. Tak, okay. Tak, ja wiem co robić. Tak myślę. Dobra. A jak to się zmieniało, biegi? Wow. Y-kiem. Myślałem, że B. W Forzie mam ustawione zmiany biegów na B. Tutaj Y-kiem trzeba. Hej, a X-em chyba się zrzuca. Uznajemy tylko reguły wyścigu. Złamiesz je, to ja złamię ciebie. Tak, tak, ja wiem co robić. Tak myślę. Dobra, pyk, pyk. I grzejemy. I tutaj za każdym razem, kiedy idealnie zmienimy bieg, dostajemy troszeczkę nitra, więc od razu trzeba je wykorzystać najlepiej. Na trójce! 180 km na godzinę. Na trójce, moi drodzy, to jest dragster. Nie muszę nawet biegu zmieniać. No na razie poszło spoko. Pierwszy zawodnik pokonany. Mam nadzieję, że dostanę... Aha, bo tutaj mamy po 3 rundy. Jak wygram 2, no to wtedy już wygrałem, tak? No bo wiadomo. Już wykonałem sobie to moje zadanko. Jedna wygrana, Taj, jedna! No, ten samochód ładnie jedzie na tylnych kołach. Pamiętam, że jak grałem na prezentacji w Paybacka i właśnie też doszedłem do dragu, to miałem właśnie tego Mustanga, którego tuningowałem od samego początku. No i on słaby był na tych dragach. Ten jest jakiś taki samochód premium i on jest naprawdę konkretny. Konkretnie już porobiony, może tak. No i dobra. Szkoda, że nie wygrywamy tych samochodów przeciwników, ale myślę, że na koniec gry mielibyśmy ich po prostu za dużo. Okej, możemy to pominąć. Zakład poboczny i mamy wow, mam dużo kasy! Podoba mi się to. No i karta Speed. Mam nadzieję, że... Miałem powiedzieć, że fajnie ulepszymy sobie samochód, a tutaj mamy... Aha, zwiększy nam się moc nitro, bo pojemność jest już bardzo wysoka. Widzieliście, tam jest na maksa właściwie. I zobaczcie, ile tutaj wyścigów. Mamy już 6, tak? Więcej jak wcześniej. Wcześniej mieliśmy po 5 na każdą ligę. Okej, okay, więc to mamy porobione. I tam teraz więc sobie, tym dragsterem... Tak? Fajna ksywka. To przypomina wszystkim, że... Skoczyłbym sobie do warsztatu i kupił jakieś części, jeśli się da. Ulepszył go trochę. Mam nadzieję, że... Jesteśmy rodziną, a ja podejmuję decyzję. Coś tam ulepszymy. Poza tym, jak walczysz z familią, lepiej nie używać prawdziwego nazwiska. Z familią? Cała familia. Ruszamy do dzielnicy hazardu, żeby pokazać im, że Klub Zamieszek nie boi się nikogo. Wchodzisz w to?
No nareszcie to rozumiem. Wchodzę. Muszę sobie coś zobaczyć, bo mamy tutaj te dzielnice i ja muszę sobie koniecznie ogarnąć, w których dzielnicach my będziemy mieli tego boosta. To jest dosyć ważne, a tutaj one nie są jakby oznaczone. Chyba, że jest jakaś taka legenda odnośnie tego. Wiecie, o co mi chodzi. Czek. No dobra, na razie będziemy kupować tak, ja sobie to później ogarnę. Tutaj mamy spore ulepszenie Dragstera. Zobaczcie, jakieś to dziwne jest. Chociaż nie, dobrze. Tu nam się prędkość maksymalna zwiększy. No i tutaj są na końcu już takie słabe części. Pomoc. Zobaczmy. Speed do poprawy osiągów. OK. Poziom OK. Jest 5 rodzajów premii. Prędkość, przyspieszenie, karta. OK. Jest 5 rodzajów. O, zobaczcie, tutaj wszystko jest opisane. Dopasuj marki kart, by otrzymać premię za markę. Ja myślałem, że tu chodzi o ten. O strefę, w jakiej gramy, a tu chodzi o to, żeby mieć tej samej marki części i wtedy dostaniemy premię, tak? Za te same części. Dobierz 3 lub 6 marek, by otrzymać premię za markę. To już wszystko wiemy. I teraz jak sobie kupimy na przykład turbo i skrzynię, i jeszcze powiedzmy to, to wtedy będziemy mieli ulepszenie. Zobaczymy. No dobra, kupimy sobie. Raz. Tak. Kupimy sobie turbo. I kupimy sobie to na prędkość. I teraz powinniśmy dostać jakiś bonus. Zgadza się? Bo mamy... czekajcie. Mamy tą. Gdzie jest moja rzecz? Ach, kurde. Dobra, musimy teraz wylosować tą część z tą taką gwiazdką dziwną. Dobrze, że jest jakiś samouczek. Czyli weźmy sobie, polosujmy na przykład głowicę. Głowicę mamy słabą. Może uda się wylosować tą gwiazdkę. Mogę sobie jeszcze trochę polosować, ale jakby była gwiazdeczka. Proszę, gwiazdeczka, proszę. Ach, nie ma gwiazdeczki. No dobra. Wyślijmy to do garażu, bo jakaś fajna część może się przydać. Jeszcze raz. Musi być gwiazdeczka. Losujemy gwiazdeczkę! I będziemy mieli jakiś tam bonus niby do tego. No nie, gdzie gwiazdeczka? No to jest skarb. Nie chcę tego. Prędkość i skok. No w Dragsterze mi się skok nie przyda. Wymieniamy. Jeszcze raz. No gwiazdeczka! Losuj się gwiazdeczka! No gwiazdeczka. Przyspieszenie. No i pierwszego poziomu. No tak średnio bym powiedział. Ostatni raz. No gwiazdeczka. Musi być gwiazdeczka. Ja myślałem, że tu chodzi o te strefy. Cały czas byłem o tym przekonany. Znowu karbon mamy. Pewnie moc nitra nam podskoczył. To się przyda w Dragsterze w sumie. No, dobra. To co jeszcze tutaj możemy sobie wziąć? Możemy blok silnika sobie wymienić. Dobra, dawaj gwiazdka, to będzie gwiazdka już, no mówię wam. Jestem ciekawy, jak będzie z tą premią. No nie, to nie jest gwiazdka. Hamulce, po co mi hamulce w Dragsterze? Daj spokój, tu nie trzeba hamować. Blok silnika musimy super wylosować, taki żeby... Och, zarypiasty był. Dawaj gwiazdka. Jest! O, jest, dobra. Gwiazdka i nitro! Wow! Moc nitro i jeszcze jakiś czas lotu nam się zrobił. Mamy 3 razy Amerykana, zobaczcie. Mamy premię. Wow, widzicie? Te części są ten. Wow, to można długo się bawić z tym, fajnie. No i teraz mamy znaczne ulepszenie nitrosa. Prędkość maksymalna tylko 212 km na godzinę. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze tutaj coś dokupić sobie, bo tutaj mamy stokową rzecz. I najlepiej jakby to było w sumie obojętne co, bo mamy tylko karbon i to drugie takie coś dziwne. Więc co to było? Nie, układ wydechowy, okej. Okay. Weźmy sobie układ wydechowy, polosujmy. Zobaczymy co nam skoczy. Czyli musimy mieć co najmniej 3 takie same karty tej samej firmy.
Cyk, o, to nam się może... I prędkość, bardzo dobrze. Czyli mamy sobie prędkość. O, wyposażymy to. I teraz mamy już taką... Okej, okay, to teraz mamy... To teraz musimy głowicę wymienić. Głowica tutaj całkiem fajna część była, bo trzeciego poziomu dla tego samochodu to spoko jest, nie? Dobra, ale trzeciego poziomu... To co? Spróbujemy wylosować głowicę z tym takim dziwnym symbolem, nazwijmy to ptaszek. Dawaj, ptaka losujemy. Dawaj, ptaku. Jest! O! O! Hamulce. No fajnie, że ptaszek... Ej, co mi się tu polosowało? Ja nie chciałem tego. Ja poważnie wziąłem... Ach, to miała być głowica, nie blok. Damn it. Dobra, losujemy głowicę i ptaka losujemy teraz. Ptaka, 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 ptaka. To nie jest ptak. Na skok. No i znowu... Ach. Wymień. Musimy mieć ptaka. Ptaka, 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 ptaka. Karbon, cholera. Hamulce i prędkość. Nie, musimy mieć ptaka. Nie podaruję, musimy mieć tego ptaka i już. Dawaj, dawaj, ptaka! Kurde, znowu to. Ej, bo mi się zaraz te kredyty skończą. No dobra, wymieniamy. Zobaczę, czy na pewno to jest ta... No, to mam głowę... Dobra. Musimy to w ptaku wylosować i będzie fantastycznie. 3 godziny później. 2 dni później. O! Jest ptak! Prędkość! Ale moc nitra nam się zmniejszy. Nie szkodzi. Będziemy mieli teraz jakieś bonusy dodatkowe. Ale ptak ulepsza hamulce niestety. Bonus do hamulców. Ale będziemy mieli lepsze przyspieszenie. Dobra. Kosztem mocy nitra będzie... O, lebeka. Dobrze, super. To sobie polosowaliśmy trochę, nie? Teraz powinien wymiatać. No to są jeszcze słabe części, okej? Okay? Ach, dobra. Tutaj mamy coś nowego. Zaraz, to musimy tu pojechać. Mam taki wielki spoiler tu zainstalowany. No i zobaczymy, jak teraz sobie poradzę na dragu. O, teraz mamy zwiększoną moc nitro. Widzieliście, co się stało z samochodem? I tak, mamy poziom 147. To jest tak... No, jeszcze, mam lepsze samochody. Lepsze mam. Takie. Ale moc nitro jest konkretna, naprawdę. Właśnie teraz zaczynam żyć. I jedziemy tu. Czy da się tym driftować? No powiem wam... Nie. Nawet nie powiem, że ciężko. Po prostu się nie da. Mamy. Teraz nie pamiętam, czy... Na tylnych kołach przecież proste. Proste. Bierzemy. Dostaniemy jakiś bonus z tego tytułu. Starsza siostro, co macie do familii? Wygrasz, to pogadamy. Może być? Wow! Co ja zrobiłem? Ach! To niefajne było. Nacisnąłem... Zamiast... Zmiany biegów to nacisnąłem... Znaczy odwrotnie, zamiast nitra nacisnąłem zmiany biegów. O, lera. Wygrasz, to pogadamy. Może... Dawaj. Serio? Ej, wiecie co? W ogóle te dragi tutaj są dużo łatwiejsze niż w wcześniejszych NFS-ach. To znaczy jest dużo łatwiej trafić w tą strefę zieloną. Pamiętam, że w Most Wanted albo w Undergroundach to było cholernie trudne. Okej, okay. Już na samym starcie, ale żeby dwa razy pod rząd to sam, ten sam zrobić, to trzeba być ludzkiem. O, jeszcze paszli, teraz mogę jeszcze sobie pyk! I jeszcze na czwóreczkę zmieniłem i zobaczcie, 230 km na godzinę. Co za zabójcza prędkość. No nie miał szans, no miał gorszy samochód. Mogłem sobie darować tamte niewypały i po prostu jechać. Może bym jeszcze go podgonił.
No ale dobra, już tam. Zobaczymy teraz. Jeszcze raz. Okej, okay. Nitro całe straciłem. Zobaczymy, o teraz mnie podgania. No, ty tam się trzymaj z tyłu. No i tutaj nie mamy tak, że samochód jest zablokowany do jakiejś tam ścieżki, jak na przykład w Undergroundach było, pamiętacie? Czy nawet Most Wanted 2005. Tylko tutaj jedziemy sobie tak swobodnie. Dosyć spoko jest, łatwo jak na razie. No i to jest poziom trudny, ale to jest początek gry bodajże, więc... No... Ale kiepsko mi poszedł początek, Jezu. Okej, zobaczymy co my tu mamy. To nie jest ptaszek. Ptaszek mnie tylko interesuje. Wymieniamy na ten. No. Tam albo to takie inne bym musiał mieć, to takie czerwone. To wtedy bym miał jakiś tam inny bonus. To trzeba je tak, wiecie. A ciekawe, czy bym mógł mieć bonus razy 6, nie? Możemy. Ciekawe. Dobra. Idziemy sobie jeszcze jeden wyścig. Tutaj jest. Brzmi znajomo. Wow. No, powiem wam, że. Dostosowując te części, można sobie fajnie samochód zrobić. No, trzeba po prostu dłużej pograć, żeby sobie ogarnąć tą grę. Ja przez chyba 3 odcinki mówiłem, że to chodzi o dzielnicę, w jakiej jesteśmy. A jest specjalny samouczek od tego tuningowania, który sobie dopiero teraz kliknąłem. Jak się okazało, to nie chodzi o dzielnicę, tylko o firmę, markę części. W sumie fajna rzecz, bo tak przez chwilę się zastanawiałem, no kurde, jak to do każdej dzielnicy musimy mieć inny samochód, bo tak. Właśnie teraz. Też w niektórych grach takie obłędy się zdarzają. Dobra, i tutaj chyba będziemy musieli jechać już taki normalny wyścig dragsterami, z tego co kojarzę. Nie uderz w żaden pojazd? Nie, tego nie biorę. Tego nie biorę, dlatego że jest bardzo ciężko omijać cokolwiek dragsterem. Dlatego jest to takie trudne wyzwanie. I z tym wyścigiem miałem mega dużo problemu na poziomie średnim, jak grałem na pokazach. No to ruszamy! I pamiętam, że właśnie mnie ten Charger zostawiał z tyłu, zaraz na... przy samym końcu. Ale chyba miałem gorszy samochód niż teraz, no i nie potrafiłem tuningować. A teraz to już, zobaczcie, łop, poszedł! No ale oni naprawdę są dobrzy, tutaj na tym wyścigu już nie ma żartów. Pamiętam, że no ostro było. Zaraz cię dorwę. Widzicie jak tu plują? Ja dodaję nitra, nic, nie doganiam ich w ogóle. Są za dobrzy. I ten Charger zawsze na początku był. Ale nitro wykokszone mam teraz. Okej, mogłem w tym tunelu dopiero nitrosa użyć. Niepotrzebnie przed zakrętem. Ej, czekaj, ten Charger za mną? Nie wierzę w to. No patrzcie, zostawili mnie z tyłu. Dupa, będę musiał 6 razy powtarzać ten wyścig. Najlepiej to jest ich na samym początku rozwalić i potem jechać już normalnie. Dobra, mam wyjście z zakrętu. Środek start. Czas przyspieszyć. Wow! Środek stawki? Nie powiedziałbym, że środek. Skoro jeden z tyłu i dwóch z przodu, to może ja źle liczę. No i bardzo ciężko ich dogonić tutaj już na tych ostatnich zakrętach. Tam będzie taka prosta, hardkorowa, na której też jest mega trudno właśnie. Ale może jakimś sposobem mi się uda. Są dwa uda, albo się uda, albo nie uda. I patrzcie teraz. O, mam ulepszone nitro, może coś z tego będzie. Nie, co? O, ja na tych pokazach jak grałem, to właśnie miałem słaby nitro w tym samochodzie, a tutaj jakieś wykokszone jest. Wow. Udało się, ale myślałem, że będzie słabo. Dobra, karta speed, zobaczymy czy będzie coś... O, coś jest. I... No nie weźmiemy tego. Bo to nam ulepszy skok, a my skoku nie potrzebujemy. Więc wymieniamy na żeton. Cyk. Postępy misji, możemy robić następną misję, ale następną misję będziemy robić sobie w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.